Halo, Ignacy. Halo, Niedźwiedziu, witam cię serdecznie. Ja słyszałem, że w ogóle ty mi tam zarzucasz, ty i widzowie, że ja tracę ludzi, że mam power, że coś tam, a ja mówię, Tak? że niszczę Danię. Otrzymaj, proszę. Że co? Że niszczę Danię. Niszczysz Danię? Brawo. No, tak wiem, że przy tak... Przy okazji niszczysz swój kraj, tak? To Adolf był dumny z czegoś takiego? To jest dobre pytanie. No właśnie, ja nie wiem, no ale to komu je zadać należy? Ja wiem, że na przykład zrobię sobie nową armię. O Jezu, to prawdziwa katastrofa, jaka? Herman the Blood Knight of Germany. Sturm kontra Fast Herman the Blood Knight of Germany. Sturm ginie. To jest twój pilot pewnie. As lotnictwa. Zmarł. Dobra, Rundstedt. Muszę zrobić sobie tej linię frontu. Chociaż w sumie mam jakąś opcję, żeby ustawić armię, by po prostu stała w miejscach, gdzie są bunty? No, przede wszystkim obszar garnizonowania musisz im wyznaczyć wtedy. Obszar garnizonowania? Co to? Aha, obszar garnizonowania. No to ja bym chciał tutaj w Krakowie na przykład. Raz. To. Na terytorium całej Polski jakby stali. Tak mi się wydaje. Najlepiej mieć wtedy jednostki takie, które są dobre w garnizonowaniu. Ja na przykład stosuję... Rzesza Niemiecka... Co? Niemcy od dawna... Niech wyniszczą się nawzajem. Pakt antysowiecki. Państwom bezpośrednio zagrożonym komunizmem szanse na utworzenie paktu. Oferuję ci, że wiesz, że będziemy razem walczyć z komunistami. Brzmi dobry pomysł. No wiem, bo... Serio nie możesz zdobyć kurwa Łotwy? Ma taką już jedną dywizję, która ma braki w zaopatrzeniu. Ja walczę z Łotwą już? Tak. A, bo ja wycofałem tą część wojska. Oj, tam i tak wygrają. Co ta armia robi tutaj w ogóle? Nie wiem, stary. A dobra, oni tak to zdobędą. To nie ma sensu tam patrzeć. To po co patrzeć na coś, co jest smutne? Ja sobie tutaj zamiast tego, na przykład, nie wiem, zaupgrade'uję kolejny samolot, bo słyszałem, że samoloty będą nam potrzebne. Potencjalne cele wojenne. Mogę wypowiedzieć już wojnę ZSRR, ale tego na pewno robił nie będę. Bo ja, mój plan, ja to powtórzę, bo to przed nagraniem mówiłem, zakłada, że ja zdobędę tutaj wszystko, co jest na północy i wtedy zacznę tutaj sobie patrzeć, co się dzieje w moim kraju. Teraz ludzie podnoszą głos i mówią, jak śmiesz nazywać się strategiem, skoro nie robisz dwóch rzeczy równocześnie. Otóż nigdy się strategiem nie nazywałem. To dobrze, że to mówisz. Dokładnie. Mogę domagać się Słowenii, ale to jest bez sensu. Bliskie stosunki z Czechosłowacją, Gdańsk za Słowację, bliskie stosunki z Polską, to już nie da rady. Plan Z. Co to jest Plan Z? Może budowa botów? No czy to jest jakaś droga? O, Łotwę zająłeś! Tak? No, wybierasz pierwszy, bo masz ten... To oni nie byli w aliantach, ty! To ci się nie będą tam buntowali, wiesz? Co ja tutaj wybieram w ogóle? Klikasz prowincję, które chcesz mi zabrać, albo rozwijasz Łotwa i na przykład zajmij wszystkie regiony i tyle. Zajmij wszystkie regiony. Daj gotowe. Przez chwilę myślałem, że ja przegrałem, ty. No daj gotowe. Nie mogę, w tej turze wysunięto już żądania, usuń żądania, jeśli chcesz... A, bo przekraczasz żądania, dobra, to ja ci się nie będę wpierdalał. Zajmij sobie tylko 80 i jedną prowincję mi zajmij. Jedną prowincję? I teraz chyba gotowe musisz dać, chyba? Powinna przyjść tura na mnie wtedy. Ja tam muszę mieć tak, od nowa. Mhm. Tak, to biorę. I chyba koniec tury, czy coś takiego musisz... Aha, nie jestem pewien. To może po prostu ten, wszystkie żądania, chwileczkę. To jeżeli sobie tak i tak. Ale wtedy masz, wiesz co, chodzi o to, że przekraczasz w tym momencie, bo zajęcie ich zajmuje ci, weź tych dwa, chyba 108 ci zajmuje obydwa, a ty masz punktów 105 i nie możesz, jako że jesteśmy w sojuszu, nie możesz wziąć, o właśnie, możesz wziąć jedną teraz prowincję. Dobra, i teraz tak, ja robię pomiń i teraz rób sobie drugie żądanie. Okej, i teraz daj sobie chyba koniec już. Nie mogę. To gotowe? Prowincji. Gotowe, czemu? Nic nie mogę. W tej turze wezmę już żądania. Usuń żądania, no dobra, od nowa dam. I teraz, no nie wiem, no mogę pominąć, a jak wezmę, to znów nie mogę. Masz zbyt niski wynik, by wysłać. Dobra, to inaczej, to bardzo źle. Ja chyba będę musiał ich zająć. Przejmij region Kurzeny. No nie mogę po prostu tak. To chyba musisz pominąć turę w takim razie. No to pomijam turę. Bo wtedy dostaniesz punkty. No. Czekaj, ja pominę. Spróbuj teraz ich zająć. Cały czas. O! Zabrałem. Poszło, coś. Dobra, okej, okay, gotowe. Gotowe. Dobra. Bo tak to bym ci się wcisnął, tam i zabrał to. Litwa ci jakaś jedna prowincja została, widzisz? Co? Jak to? Skąd takie coś żyje w ogóle? Nie no, zajmij ich, ty z nimi walczysz przecież. Tak? No tak. Kurde, to dobrze wiedzieć. No zajmij ich. No jakiś tam widocznie został jeden oddział, wiesz, wolny, który po prostu gdzieś tam przeszkadzał tylko. No ja tutaj miałem coś zrobić, jakieś cele wojenne, nie cele wojenne. Cel narodowy, ja chciałem zrobić budowę ubotów, bo to się przyda chyba. Może być przydatne, to na pewno. Co jest? Nie mogę przesunąć. O, jest dobra. Budowa ubotów. Rozpocznij. Dziękuję. Co my tu widzimy? Armie się stacjonują. Jak tam mapa oporu? Zobaczmy to.
Mapa surowców, mapa oporu. Już lepiej, już lepiej. Bez wątpienia. Już się tak nie będę opierać mojej władzy. No cóż, no to trzeba iść dalej na północ, tylko że myślę, że mniejszymi armiami. W tej dywizji nie ma rozkazów. To weźmy tak. Weźmy z tego, zrobimy nową armię. 54 dywizje, dam tutaj nowego dowódcę. Tego na przykład Rommela awansujemy. Dobra. Skończę realizować plany, dobrze. Też może troszeczkę przesadziłem, że awansowałem Rommela, przez to stracił swoje... A, nieważne. Linia frontu. Idź tam sobie, dziękuję. Wy, armię, wojska, idźcie sobie tutaj postacjonować gdzieś, na przykład... To jest to pytanie, gdzie? O. Dobrze. Zaczynam redukować opór w końcu we Francji. We Szwajcarii jeszcze powinieneś mieć opór pewny. Dlatego teraz tak, wezmę to. To będzie kolejna armia. 47 dywizji pod dowództwem jakiegoś generała Friedricha Faunsa, ale co tam, ja tutaj sobie awansuję, marszałek polny. I ty pójdziesz... Gdzie... Paulusa? To nie jest ten, który w Stalingradzie skapitulował? Do dobrego generała wybrałem, widzę. To prawda. Dobra, ja idę na wojnę z Grecją, bo dostaję właśnie sobie robię casus belli na nich, wiesz? Nie mogę ich tutaj przydzielić. Przydział dywizji. Mogę, na pewno. Halo, halo. A nie, to jest obszar organizowania. O to mi chodziło. Tu wszędzie macie stacjonować, panowie. Tu. Wszędzie macie tu stacjonować. I tu w Szwajcarii... w Szwajcarii też! No dobra, już. Ach, gdzie jest ten obszar garnizonowania? No! Spauzować ci? Nie trzeba. Ja tak tam nic niewiele robię. Czy możesz robić po prostu to lepiej. No to zły przycisk, jak zwykle klikam. O, jest, dobra. Idźcie, dobra. Idźcie. 390. Gdzie jest moja armia, która tutaj walczy w Danii? Dlaczego jeszcze nie wygrała mi wojny? Co to się dzieje? Zabawnie się ciebie słucha. Co to się dzieje w ogóle? No wiem, dlatego jestem youtuberem, bo się mnie zabawnie słucha. Dobra, niech będzie. Aha, bo oni zrealizowali już swój wspaniały cel wojenny i moją linię ofensywną już tutaj przeszli do końca i stoją i czekają na rozkazy. Tak, a właśnie ci się Brytole zdesantowali chyba i Amerykanie z jednostkami ekspedycyjnymi. Amerykanie? To ja im faszyzm tutaj wspieram. A oni takie rzeczy? Ja nie wiem, jak tak można? Ja bym się zastanowił nad twoim rozumowaniem. Przenieście się tu. Okej, moje wojska tam idą. Kraków stawia opór. To frajerzy. Trzeba będzie tam jakąś armię potem ustawić. Mapa zaopatrzeniowa, mam to gdzieś. Potencjalne cele wojenne. Skrzydła bez zadań. Wielkie problemy, oczywiście. Braki w zasobach ludzkich. Co mnie to obchodzi? Ludzie są nieważni. Ulepszona maszyna licząca. Chcę ulepszoną maszynę liczącą. Nie wiem, co to da, ale chcę. Chcę liczyć. Umiesz liczyć? Licz. Na siebie. Twoje szczęście innych jebie. Albo ulepszoną maszyną liczącą. Na przykład, to też jest jakiś pomysł. Dokładnie. Co my tu możemy odkryć? Może lepsze samoloty? Będziemy asami lotnictwa. Na przykład takie samoloty. To warto je przede wszystkim produkować, jeżeli chcesz zostać asem lotnictwa. Dokładnie, w sumie to nie głupie. Ale patrz, jak mam ten myśliwiec, nie? Na przykład myśliwiec na poziom pierwszym. No. Nie? I ja bym chciał, żeby to był myśliwiec z poziomu drugiego, to mogę bezpośrednio zamienić te wszystkie fabryki, tak wiesz, klikam raz i... No troszkę stracisz efficiency cap, ale generalnie tak, możesz to zrobić. No dobra, no to... Czekaj, wypowiem tylko wojnę Grecji sobie, dobrze? Tylko, że to musiał być samolot wsparcia. A to ja samolot wsparcia tutaj. Samolot wsparcia 2. O! Jest samolot wsparcia 2 i teraz... Przygotowujecie się do planu. Czołg lekki 2. Mam czołg lekki... nie mam. Polowana artyleria. Wow. Mech. Zdobyliście, nie zdobyliście? No ludzie, no... Dajcie mi to wojsko, bo widzę... Przepraszam chwilkę, bo coś zjebałem na mordę. Co zjebałeś? Nieważne. Popsułeś coś. Coś delikatne. Ej, w ogóle statki tych. Ma aliantów tak widzę na morzu. No, niewykluczone. Jak tam mapa oporu, pokażcie mi, czy tam się już ogarnęli ci kolesie. Ej, dalej się nie ogarnęli, to jest... Muszę więcej armii. Masz military police? W sensie? No, czy masz żandarmerię wojskową? A! Bo ja używam żandarmerii na koniach i oni działają świetnie. Do tego typu zadań są. Jakbym widział kolesie na koniu, który jedzie mi w pierdzie, idź, też bym był spokojny. No dokładnie, zastanowiłeś się na tym kiedyś? Przepraszam, już możemy grać dalej. Go! Co, wybierz wszystkie i ja bym chciał, żeby one ruszyły w to miejsce, te skrzydła moje wspaniałe. Halo, wybierz wszystkie i ruszcie tutaj, północno-zachodnie Niemcy.
Polecieliście. Wspaniale, wspaniale. Mówisz, że mogę jakoś awansować moje jednostki, prawda? No, tak po części. Jeżeli dobrze się rozumiemy, no to po prostu twoje jednostki chyba po prostu nie ma doświadczenia, tak, w tym momencie? No nie, no coś tam płakali ludzie, że jestem bez doświadczenia i że w ogóle, no, że... to jest jedna. Druga rzecz, która jest pewnie dosyć istotna dla wielu ludzi, jak i powinna być dla ciebie, jest taka, że potrzebujesz też wystawiać wojska w mniejszych, powiedzmy, zgrupowaniach, bo dzięki temu wtedy wojska, generałowie mogą dostawać więcej buścików różnych małych do zarządzania nimi. Poza tym na froncie jest łatwiej nimi zarządzać też. No dobra, to teraz mam taką... Moja największa armia teraz liczy 96 dywizji. Bądź ze mnie dumny. Okej. Okay. Zaczynam być, ale to nadal dużo. Aha. To widzisz, jakby no... ja operuję stakami, tylko dwudziestkami i czwórkami. W sensie tylko generałami operuję. W Europce, w roku 1940 takie armie nie byłyby duże. No dobrze, ale czy jesteśmy w Europce? A powinniśmy być. Tam czemu? Byś pokazał, jak się gra. Co byś pokazał mi, jak gra? Jak opierdalasz Aragonem kolejną grę, czy co byś mi pokazał? Widzę już ofensywnie. Ja do ciebie jak kolega, a ty tak ofensywnie. No i tam ofensywnie od razu. Ledwie po przyjacielsku ci powiedziałem, że jesteś głównym, a ty już, że ofensywnie. No ofensywnie, no. No, no bo to było przyjacielskie, już nie przesadzaj, dobra? Tak, oczywiście, przyjacielskie. Już nie przesadzaj. Jakbym chciał ci dopierdolić, to bym to zrobił lepiej. Dużo mnie zbadał w ogóle. Co to było? Ar... 196. Co to jest AR-196? Pewnie jest samolot? Bombowiec morski. A. Znowu mi tę dywizję przechwycą? Co mi obchodzi bombowiec morski? Ja bym chciał... zbadać to. Dziękuję. Badajmy lotnictwo. A co wy chcecie mi wysłać? A co to się dzieje, że... Idźcie na drugą stronę, zmasakrujcie ich. Co to wy tutaj robicie? Na Odense. Śmiesznie, że moi ludzie mogą tak po prostu przechodzić sobie na te wyspy. Grecja dołącza do aliantów. Grecja wzywała... Ej! Ej, ściśnij Grecję. Co? Właśnie to robię. A, to dlatego nam wypowiedziała wojnę. No, bo ja im wypowiedziałem wojnę. Ty, jak mogłeś, imperialisto? No, po prostu, no nie wiem, bo to jest jakaś śmieszna Grecja, która mi po prostu stoi jaka na drodze. Jaka śmieszna Grecja? Oni w przeciwieństwie do innego kraju nie zrobili Grexit. To prawda, Grexit tu jeszcze nie było, ale że tak powiem, jakieś parę lat temu to trochę Unia Europejska chciała im Grexit zrobić, nie sądzisz? No, no chciała, ale i tak, no. No ja, że tak powiem, realizuję misję twojej przyszłej Angeli. Czyli robię to, co Niemcy chcieli zrobić zawsze, zająć Grecję i ją wykupić. A tym razem Włosi tam zbudują ośrodki wypoczynkowe i będziemy pili wino i grali muzykę. To może Bułgarię ściśnimy kiedyś, tak? Wiesz co, nie wiem, oni są nasze w sumie ziomki, więc tak nie widzę powodu za bardzo. Aha, no dobra. O, skończyłem budowę ubotów, co oznacza, że teraz będę mógł robić ataki na konwoje! Ha! Cały czas w sumie robię ataki na konwoje. A nie, tam nie wiem, jakiś cel mam taki, że ataki na konwoje. Znaczy mam też Suez już, więc to jest spoko, bo w tym momencie Angole muszą zapierdalać, wiesz, z całym towarem naokoło świata, nie? W ogóle czy coś śmiesznego usłyszeć? No, słucham. Tutaj jest flota polska. Może być. Stoi przy Gdańsku, stoi flota polska i nic, on tak sam stoi. Widzę, że w końcu udało ci się zaatakować na Danię, przebić się przez Odense. No, tak. Już dawno? Już dawno? Dawno. No dawno! Taki chuj. Po prostu długo się bronią na tej morzu. No. Tak to jest, jak się tam nie wysyła samolotów. Halo, samoloty. Nie wiem, wybierz wszystkie. Zmójcie. I polećcie, w sumie tutaj nie. Tam. Rekrutacja i wystawienie. Co ja tutaj w ogóle... W ogóle jak ta dywizja wygląda, bo tak patrzę, że... Powiedz mi, nie? No, słucham. Bo jak ja mam tam w tym szkoleniu, nie? Taką tam, że są takie, na przykład Infantry Division, nie? Ale ja mogę edytować, ja mogę dodać im jakieś traity, nie traity, takie fajne rzeczy, nie? No. No to super, nie? Tylko, że mnie zastanawia jedno. Słucham. Czy ja mogę już tam stworzoną, tę szkoleniową tą zedytować? Czy jasne, że możesz. Zawsze możesz. Gdzie to? W sensie już dywizja, która istnieje? Klikasz edytuj. Dodajesz jej rzeczy i potem robisz zapisz. To jest edytuj gdzieś? No przy dywizji. Czy nie, mi chodzi o to, że jak są jakieś szkolenia, nie? I tam jak jest projektowanie dywizji. A, okej, okay, tam jest edytuj, ale jak już dodam tam, jak dam szkolenie, to czy mogę wtedy zedytować? O to mi chodzi. No nie, musisz wrócić z powrotem do tej dywizji, którą stworzyłeś i kliknąć jej edytuj. Aha, czyli...
chwileczkę, czyli... Przykład, jeżeli dobrze się rozumiemy. Czyli na przykład jak jest jakaś dywizja w armii, to muszę tam... O Jezus, czyli... Nie, one się zmodyfikują. Jeżeli zmienisz teraz szablon dywizji, to te dywizje się automatycznie same zmodyfikują. Aha, czyli tutaj... No tak, kumam, czyli tak, kliknij, aby dodać to, bo tutaj mogę kilka rzeczy dodać w sumie. Mogę w wiesz co, tylko pamiętaj nad Combat Weave'em, żebyś się jakoś nie wpakował za duży Combat Weave. Generalnie walczy się, i to dużo ludzi mówi, albo 20, albo 40. Mhm. Bo inaczej trochę jesteś nieefektywny wtedy, wiesz, bo te dywizje mają wtedy spory problem, żeby się wcisnąć i walczyć. Ewentualnie w Rosji tam jest sporo Combat Weave'u, może być czasami nawet pod 200. W dużej mierze najczęściej się nie przydają. Tak. Tak, jak coś będziemy mieli po boku, ja tak to widzę. O, wszystkie plany są zrobione. Tu będzie artyleria. Zresztą w sumie nawet nie. Saperzy, wsparcie artylerii. Zwiad, szpital polowy, dajcie mi to. Dajcie mi może kompanię sygnalizacyjną. Dajcie tutaj kolesi, którzy będą naprawiać wszystko, kompanie techniczne. Tutaj dajcie mi... Technicznie to tylko do wojsk pancernych bym wkładał, szczerze mówiąc. Ja tutaj daję, ja łączę. Ja jestem Hitlerem. Ja łączę. No, czy ja wygrałem właśnie wojnę z Danią, czy mi się udało? Nie. Nie, ja wygrałem z Grecją. A. Tutaj damy artylerię. O, taka jedna artyleria. Druga artyleria. I przeciwpancerna artyleria. O, tak to robimy. Ja widzę, że tutaj będzie. To będzie dobre. To będzie dobre. I tutaj jeszcze jedne czołgi lekkie. I może jeszcze piechota. Piechota, piechota. Kurde, mam taki problem z myśliwcami. Aha! A może na to jeszcze dodam czołgi lekkie, bataliony mobilne. I to będzie nie kawaleria, tylko piechota zmotoryzowana. Jeszcze jedna piechota zmotoryzowana. Będzie taka ogromna armia w ogóle. O, ale to będzie wyposażenie dywizji, po prostu super. O, i zapisz, ja cię kręcę. I o to chodzi. Od tego są oni, od tego oni są. A co jest w Panzer Division? Takie coś. To dajcie tutaj jakąś grupę techniczną jeszcze i szpitale polowe. Grupa techniczna, szpital polowy, ale teraz ludzie też będą mnie tak hejtować w komentarzach, taką abominację tu tworzę, że to się wiesz nie dzieje. Ale co tam? Na razie nie pytam co to jest i trochę się cykam zapytać. Nie pytaj. Nie pytaj mnie o nią. Ja żałuję, ty armia się zatrzymała, się muszę wam kiedyś tutaj rozrysować to wszystko, widzę ręcznie. Halo, w ogóle Estonio, tak patrzę na ciebie, gdzie jest moja armia antyestońska? To jest armia antyestońska. Co to jest za statek? O Boże, z tymi brytole znowu się do mnie dropują. O, Cherbourg zajęli. Co ta armia robi? Ej, ludzie, przydział dywizji? Nie. Wy tutaj macie garnizonować, obszar garnizonowania tutaj macie. O, tu wszędzie garnizonujecie, o, tu, nawet bym powiedział tu, bo trzeba ich ogarnąć, żeby byli lepsi. Kurde, muzyka w tej grze jest po prostu coś genialnego, nie wiem, czy masz takie wrażenie. Naprawdę. Ja po prostu siedzę tutaj i po prostu zasłuchuję się w niej wręcz, wiesz? Tłumacz się przez tym, że po prostu nie komentujesz. Nie, naprawdę, nie chcę komentować to raz, a dwa, po prostu jaram się straszliwie tą muzyką. To znaczy nie chcę komentować. Bo po prostu zasłuchuję się w muzyce póki co. I poza tym bardzo dobrze mi się gra w tę grę, nie wiem, czy masz takie wrażenie? No w sumie Estonia. Niewiele trzeba robić, nie? Nie, mam bardzo dobry feeling z samej rozgrywki, tak powiem. Ja niewiele muszę robić. To mi się podoba, że niewiele muszę robić. Okej. Okay. Ludzie są rozstawieni, super. Zaraz zobaczysz, co się wydarzy. Wydarzy się coś wielkiego. Co wielkiego? Moje wydarzy ego skoczy? Wielkiego. Nie, to już nie może skoczyć, bo i tak już jest na poziomie żenującym. A kolejny as lotnictwa mi zginął, jak fajnie. Jak to brak produkcji wyposażenia? Co to znaczy? Może wstawiłeś do dywizji jakiś szablon, którego wyposażenia nie posiadasz. Przeciwpancerne, aha. Możesz nie produkować. To trzeba to zmienić, trzeba to zbuduj pojazdy pancerne. Nie, to nie są pojęcia, to nie to. To będą zbuduj piechotę, ja tyle, nie? Hodowla, holowana. Holowana pepanc. Przeciwlotnicza pepanc, to jest to. Aha! Zaraz ci powiem, co się wydarzy. Znaczy, powinieneś dostać informację od świata. Mój dzielni Marines przeprowadzają jedną operację. Zobaczysz, co się wydarzy za moment. Okej, tutaj muszą nie robić. Nie, proszę tego nie robić! Za mało zasobów. Nie!
Moi Marines! O nie! O nie! Guma 3, a ja nie chcę gumy 3. O nie! Także kupiłem gumę? Niedźwiedź! Co się dzieje? Co? Co się stało? Zrobiłem śmiały desant, który mi się nie udał. Gdzie? W czym? Desantowałem się na Giblardar. Już byłem pod. I wtedy przypłynęła flota francuska. Moja flota była za późno. Bo jesteś słaby. A gdybym miał Giblardar, zamknąłbym dostęp do Morza Śródziemnego już wtedy. I straciłem moją doświadczoną dywizję tych marinesów. Smutek trochę. No, straszny smutek, powiem ci szczerze. Duży nawet. No taki w chuj. Cztery dywizje poszły mi się jebać. Jak to za mało? W guma 3. Aha, bo a tyle ma chyba masowo. Aaa, no to wyślij. O, okej, okay, od razu lepiej. Teraz dajcie mi tak, toczymy wojnę, rozumiem. Bla, 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 ataki na konwoje. Co jeszcze mogę zrobić? Jak mogę? Unowocześnienie lotnictwa 2, mogę? Nie mogę. A mogę, no to robić. To ta Szwecja tam jeszcze... Czyli Dania, co ona też jeszcze utrzymuje? Co to ma być? Jak tam wojna z Estonią? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Braki w zasobach ludzkich, jak tam mapa oporu? Sprawdźmy, jak tam Polacy? Oj, Polacy, nic się nie stało, widzę. Klasycznie, jak to się mówi. No, a tam się będą buntować, ja im dam. Ciekawe, czy mi Hitler kiedyś umrze. Dania kapituluje, brawo. Wspaniałe wieści. Zaiste, wspaniałe to wieści. Potencjalne cele wojenne to na razie nie, w to się będę bawił później. Wolne fabryki wojskowe, o właśnie. Ukończenie partii produkcyjnej nigdy. Dlaczego? Powiedzcie mi. Dlaczego mam... Nie można wystawić, dlaczego? Niewystarczające osoby ludzkie, rozumiem. Rozumiem. Aha! Co ci się wydarzyło? A nic tam, nieważne. A tam... W końcu zacząłem ich zatapiać. A tam, kto tam by się przejmował takimi rzeczami, prawda? Jak Zero Manpowera. A! Brawo. No, bywa to i tak, nie? To się muszę przybić piątkę, słuchaj. Bywa i tak, no stary, wiesz jak jest. Wiesz jak jest, nie? No, czasem na wozie, czasem pod wozem. No trudno powiedzieć. Zostając w tym miejscu, zadajemy sobie pytanie, co poszło nie tak, prawda? To prawda. No i zdajemy sobie sprawę, że no, mogło pójść coś nie tak, prawda? Okej. Okej, dobra. Mogę mieć lunchie, stary, jako doradcę u siebie. Jak to brak celu, który mógłby uzasadnić wojnę? Kazałem wam zrobić ten cel. Musimy podbić Szwecję, panowie. No to ma być, że nie. Was nie pojmuję. Gdzie jest ta moja armia tego pana? O, właśnie. I tutaj proszę mi linię frontu zrobić. Nie odwrotu, tylko frontu. Mogę z tymi frajerami zrobić linię frontu? O, nie. Ciekawostka. Nie mogę zrobić linii frontu ze Szwecją, bo to jest morska linia. W sumie... możesz tylko w jednym miejscu chyba, a to masz na nich cel wojenny? Jeszcze nie. Aha, okej. Okay. Czyli najpierw będę musiał ich zaatakować, przełączyć trochę ziemi, bo dopiero potem wydać rozkazy. Adolf Hitler podważa motywy, jakimi kieruje się Szwecja. O właśnie. O właśnie. Nie macie na wątpliwości, że Szwecja przygotuje się do wojny. No to bez cienia wątpliwości. I mi się wydaje, że ja muszę ich zaatakować. No ale Hitler dalej nie ma celu wojennego. No, trochę smutne. ZSRR ustawia swoją armię na granicy. A to zwiastuje nieuchronnie koniec odcinka. Nie! Szok niedowierzanie. Moje dywizje morskie płaczą wraz z Titanikiem na dnie morza. Tym smutnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, panie Niedźwiedziu. No to cóż, no dziękujemy wam za... Mam dobrą informację, co? Niedźwiedź! Co? Spojrzyj do Indii. Cesarstwo indyjskie. Ej, atakowane. Japonia już dropy właśnie zrobiła. Nie widzę. Ty, Japonia to w ogóle napierdala całkiem fajnie. What the fuck? Ej, ona tej prawie ścisnęła Chiny. Tak zajęła Hongkongi w ogóle. Fajnie. Brawo, Japonia. Może mi Lendlisa jakiegoś wyślemy, żeby mieli trochę więcej jej surowców. Mam zero manpowera, nic nie będę robił. No dobra, spoko, okej. Okay. Także jak ja bym inaczej wyjście wywiedzę, no był Niedźwiedź. Na razie. A to był Hearts of Iron 4. Czy powinno się mówić Iron, jakoś Iron, tak. Iron. No właśnie. Widzimy się przy materiałach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.